Czy my startujemy od razu z nagraniem? Tak, kino zaczynasz. No. Czekaj, bo ja sobie muszę kamerę odpalić. Dobra. Świetnie wam. Hej, wstańcie moi drodzy z tej strony! Czemu ja się witam na waszej serii? Bo tak. Ze mną jest Magda! Magda! Co? Jesteś ze mną! No co jestem? Jestem, tak, no, jestem. Uciekam przed zarazą, nie zauważyłaś? Ania, nie tak szybko. Jesteś ze mną, Ania, jest? No jestem, uciekam! Jesteś ze mną, Młotka? Jestem, też uciekam! Jesteś ze mną, Teło! Mnie nie ma, bo uciekam. A kogoś czeka, piją? Wszystkie. Wszystkie jesteśmy, i Jeleniu, tak, witamy wszystkich. Też jest z nami. Właśnie. Tak, przeprowadziła kinowina, pamiętajcie. Co? Ej, ale możecie postać w tym drzewku, to ja porąbię lasek! I się zmienię w bobra i go zaciupię. Dobra. Ale... Mamy dzień. A czemu właściwie go nie lejemy, że tak zapytam? Bo ja nie mam czym go lać. Czemu ja mam czym go lać? To bijcie. No ja mogę go lać. Ale tam ja się w bobra zamienię. Ale ja się boję, sama mam iść. Chodźcie, będziemy kinę wspierać w bobrozacji. Dobra. Kinę wspieram cię. On nam zniszczy obóz. Chodź, idziemy. Tylko, że ja nie mam jakoś super dużo hapa. Oj, dasz radę. Igo! Ja mu zrobię balon. Lejemy. Oj, umrę zaraz. Ja go biję tym. Jak umarłam. Boberek! Umarłam. Ej, ale jestem najszybniejszym duchem ever! Piękna jesteś. Dobra, no, nie umarłam. Nie umierać, nie umierać! Co? Wezmę sobie twoją siekierkę pozwolić, bo nie mam czym walczyć. A ja umarłam. Zamarzłam. Chodźcie, damy radę. Czym ja go będę bić? Ja. Ja zaraz umarłam. To była piękna walka. Mi spada masakrycznie. Bo przy nim zawsze spada. No, zamroził mnie. Wiedziałam, że mam za mało hapa, żeby go bać. Czemu wy nie macie bagna? Bo kradli. Gdzieś tam było kiedyś. Ja musiałam odejść, bo mi zostało, słuchajcie, 6 hapeka. Mnie 4. O. Czy coś zjem? Nie! Tylko ja przeżyłam! Nie, a ja to co? Jeszcze jest Magda. Magda, lej go! Czym mam go lać, jak mam 6 hapeka? Też umrę. Tu gdzieś leży mój kapelusz. A nie macie kapelutki, dobra. Nie, jak ładnie 3 duszki latają. To będzie najdłuższy odcinek ever. No. Na pewno. A weź tego chociaż wyciągnijcie z tego obozu. 5 minut. Młotka, weź go zwa. Na cycki poleci. Staram się. No tak uderz go. Chodź tu, kici, nie mam czym. Nie możesz go ugryźć, nie Młotka? Młotka, weź go ugryź. Staram się. Boże, ale mi ekran się trzęsie cały, nic nie widzę. Ale to dziwne, nie? Mi też. Chodź tu, koniu jeden. Weź go do tych, do bizonów, Młotka. Czekaj, ja go popchnę, robię, ja go popchnę. Robię. Chodź tu, patafianie, chodź. Twoja dobrze, matka była chomikiem, a twój ojciec śmiedział z gniłymi jagodami. Toś mu pojechała? Gwiny nie są zaczepne, niestety. Jemu już dużo życia nie zostało. Bo on dość kurde, zaraz zdechnę z głodu, ale to nic. Oby przy bizonach, bo Magda wtedy przeżyje. Chodź tu. O nie, cofa się, nie. Czekaj, chodź, on się na mnie nakręcił. Magda, ale tam są bizony! No a gdzie ja go tłukę? W drugą stronę. Nie, no tu są też. A, właśnie w bizony przylał. One pomrozi. Strasznie pokojowe. O, padł. Dech. Zbierajcie mięcha. Czy co to tam ma być z niego? Zbieram. Młotka, idź ogniska na pal. Idę. O, oko mam jego. I co najważniejsze, kupy. Słyszałam kotecka. No, czy mnie się to zdaje, czy będziemy się przeprowadzać? Nie wiem. Nie! Może skizy mnie zaraz dojadą. No tak, tu są te cylindry. Uciekaj na górę. Biegnę. Biegnij. O nie, też mi odwaliło, ale to nic, damy radę. Młotka, to nie pierwszy raz nam odwala. Damy radę. A macie coś tam strzenia na mapie, jak coś? Nie. Nie. Umrę zaraz. Ja zdadzę zaraz. Już. Nie! Następna! Nie mogę zostać sama! Ja mam za mało hapa, żeby kogokolwiek wskrzesić! Matka, nie patrz, to my cię kochamy. Znaczy, możemy iść ogólnie na poszukiwania, no nie? W sumie. W sumie.
Dobra, ja idę w lewo. Młotka, zostaw pingwina. Ja idę w dół. Chyba? I uciekaj, uciekaj. Do namiotu, do namiotu. Ja wiem, tylko że ja się nie mogę położyć spać, jak one tutaj biegają. No to odgoń jej do namiotu. Tam w ogóle na ziemi. Ja za tobą pobiegam. Powinien leżeć plecak trochę poniżej obozu. I w plecaku jest jedzonko, jest szynka ugotowana. Jest jakiś plecak? Tylko, że nawet jeżeli znajdziemy ten kamień wskrzeszenia, to dotarcie od niego do obozu z powrotem. To jest w tym momencie niemożliwe, ale ja w ogóle nie mogę mapy podejrzeć. Nie, znalazłam jeszcze, ale... Duchem, nie? Ale i tak powinnam móc. Nie. No ja mogę. Ja nie mogę. Na mapie. A bo M naciskasz lamo, nie taba. No M naciskam, to mi znika minimapka, albo się pojawia minimapka. A mapy całej nie mam. No coś trefnym duchem. Nie! 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 Idź za namiotu, idź za namiotu, no. Nie mogę spać w namiocie. Ona nie wyjdzie, jak ją gonią przecież. Dobra. No, to mam nadzieję, że się cieszycie z ostatniego odcinka serii. Bajka. Ha, ha, ha. No bardziej do widzów. Dobra, haluny dalej mnie gonią. Ważne, że coś zdążyłam przekąsić. Tak, młotka najedzona. A spróbuję odgonić i wskoczyć w namiot. No właśnie, próbuję tak naokoło, nie? No dystans je bierze, wiesz, że niedostępna. My jesteśmy, po prostu myślimy tak podobnie. Czekaj, ja idę namiotu po pilu. Zostaw moją żonę, zostaw moją żonę. Nie leć na nią, nie leć na nią, ona moja jest. Moja jest. Nie! Pytanie tylko, czy wystarczy mi HP, żeby chociaż jednego dildo wskrzeszacza zrobić. To już chyba 25 zleciało? Mówisz? Dobra. No ale przecież musisz zrobić 4. 40 spada, jak robisz. Nie, 40 HP-ków spada, jak robisz serce. No, ale jest problem, bo mi psycha nie rośnie, jestem głodna i w ogóle jestem dalej wy. Ona umrze, jak kogoś będzie ratować. No. A ja tu znalazłam w ogóle jakieś dziwne kozy. Dziewczyny, przejrzyjcie mapę, czy macie gdzieś kamień wskrzeszenia. Nie, ma nie mamy, poszło znaczy, odkrytego nie mamy. Te, które miałyśmy, to już zostały wykorzystane, a reszta nie jest. Żeście to zrobiły. Ale nie było tu żadnych chyba nawet. Nie było. No jak, ani jednego żeśmy nie znaleźli. Też mi się aż nie poszukam wydaje. Na mapie. Ze zdaniami ten, gubią dziewczynki? Właśnie. Oj tam, oj tam. Gdzieś jeden Albert był na pewno. Nie. Chyba nie Albert na tej mapie. Powiadasz. Nie, mnie się też wydaje, że na tej poprzedniej. No. Może i na poprzedniej. O, dzisiaj źle. Będziemy mieli trzecią nową, to zobaczymy. No. Jest bardzo źle. O, jest miód. Smacznego. Okej. Okay. Jak nie patrzeć, jesteśmy w połowie serii. No, to przynajmniej idzie. To ja proponuję tak. Nie dotarliśmy do wiosny. Znowu. Ale wtedy dotarłyśmy, jak byłyśmy. No. No, to był progres. A, czyli teraz wina moja i młotki, tak? Cicho, daj mi powiedzieć. W każdym razie, teraz ustawowo, z okazji, że ostatnio były wybory, to ja tutaj proponuję uskutecznie też wybory, zarządzić tutaj jakiegoś guru wioski, który będzie rządził wszystkim, na przykład kina. Niech ma jakieś przydupasa, na przykład młotkę, a my będziemy robolami, o. Ja może się być... zgadzam, bo one mają doświadczenie. Oj, doświadczenie doświadczeniem, ale zajebiste my jesteśmy. Widzę, że my to za dużo tego powiedzenia nie mamy. Przegłosowane miały być wybory. To właśnie, demokracja. Całe szczęście będziesz przywódcą, tak? I masz dużo do powiedzenia. Zarządzam pierwszą zasadę, Magda się trzyma z dala od gara, dopóki ktoś jej nie powie, może zjeść. Nieprawda. Nie! Kurde, było tak dobrze prawie. Dobra, Młotka, zdać już, proszę cię. Nie, ja jestem dzielna. Ja jestem dzielna i ja dam radę i nikt tak nie da rady jak ja. Dzielna. In your face, łap Magda. Magda, stój. O, dziękuję. No, proszę, proszę. O, jak to dobrze we własnej skórze, ale mogłeś sweterek dać. Dziękuję. Co zimno? Dupę ci wskrzesiłam, tak? A w dupę jest zimno teraz. Już nie jest zimna. A to wszystkie moje rzeczy przeniosłam. Zaraz, ja te krety zabrać, bo nam tutaj będą robić krzywdę w rzeczy. Krupa, spadaj! Gdzieś tu było to mięso, które tak bardzo marnotrawiłam, ale nie miałam za bardzo innego wyjścia, więc wrzucę do gara i chociaż jeden garnek porządnego żarcia ugotuję. Potrzebujemy ojej, czegoś, żeby się poleczyć. Bo jest smutno. Ja mam 11 mięsa, jakbyś chciała, wiesz?
O, super. To zaraz garnku ugotujesz razem z tą dwójką. Masz, położyłam ci, zabieraj. Dobra, ja się podleczę i spróbuję jeszcze kogoś wskrzesić. No mnie nie, bo ja jestem daleko. Nie, Aniu, ptaszek ci opadł. A już się obudzi. A nie, dalej opadł. Okej. Okay. Nie ma problemu z biustem, bo ma ptaszka. Aj, wszystko jasne. Hej, nie idzie w dobra... sobie jakiegoś... Wszystko idzie w dobrą stronę, ptaszek już opadł, będą cycki. Bo spróbuję tutaj troszkę posprzątać w tym obozie. Chodź, kino chwało. Jestem w skarbie. O tak, jak ty mi dobrze robisz. Boże, ale będę miała fany moment z tego odcinka. Czemu tu jesteś znowu boberem? Nie wiem. Idź budować namiot, bo musimy się gdzieś przespać, zanim znowu wszystkie umrzemy. Też. O, dobra. Ja nie mogę. Skąd to tyle pierdół? Ja już przeszłam. Ja mogę zębami ten lód ten trzaskać. Trzaskaj, trzaskaj. No, ty trzaskaj, lody, trzaskaj. To mówisz? Wracaj powoli do obozu, będziemy się jakoś wchodzić. Wiecie, co jest najlepsze? Ja mam maksymalnie 38 HP, nie? Nie, 50. Trzeba też... znaleźć bagno. No. No szuka. Ania gdzieś miała chyba bagno kiedyś. Ale to chyba też nie na tej mapie. Ania to ma różne dziwne rzeczy z tego, co dzisiaj... Tak! To też. Ania, chcesz porozmawiać ze swoim bagnem? Nie, dziękuję. Znalazłam iglo. Nie wchodź tam! To uciekaj stamtąd! Nie! Kolejny do wskrzeszenia będzie. Nie. Jest jakiś... No ja przecież jestem martwa. Tu jest jakiś mors i są psy. Tak. O. Tak. Jakbyś była żywa, to już byś nie była żywa. To nie są twoi przyjaciele. Kina, jesteś cudowna. Okej. Ale to nie jest moja wina, że mi... Nie, bo jak ja się odradzał z bobra, to mi spada psycha. Szkoda, że nie można sobie jakichś znaczników na mapie postawić. A nie wiem, czy do tego modów nie ma. Obawiam się, że nie wiem, czy teraz znacznik by cokolwiek, stawianie czegokolwiek by coś dzień dało. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. O, Aniu, ożyw. Kina już miała swoją szansę. Dobra, nie wiem, czy iglo. Ja wiem, czy mi dildosów starczy, ale dobra. Czy ktoś tu ma jakieś gdzieś deski? O, sobie. Proszę, nie prowokuj. No nie. A ty nie powiedziałaś. Nie, nie powiedziałaś. Nie powiedziałaś w ogóle, tego nie powiedziałaś. O, dziękuję, dostałam serduszko. Wiesz, że ja cię kocham. My wszystkie cię kochamy. Tak. To nie wiem, czy to moje rzeczy, ale wezmę sobie. Bierz cokolwiek. Gdzieś tam też moje leżą, się nie krępuj. To ja ogólnie... Często, trochę za dużo... Dobra, jakiś pierdół nazbierałam. Jak, uwierzcie mi, że na północy, że tak się wyrażę, nie ma żadnego kamienia, ani bagien. No w ogóle ten... Mamy jakąś pajęczynę? Nie, zostaw mnie. Raz, jak, jeśli będziemy tworzyć mapę, czemu mnie prosimy o więcej kamieni skrzyżenia. No zostaw mnie, ja muszę coś zjeść, to psychika mi się unormuje. A będziemy tworzyć mapę, skoro już większość jest żywa? No nigdy nie wiadomo, czekaj, kiedy zdedzimy. Zaraz zdedzę. Ja ci chciałam dać jeść, Magda. No, a ja chcę wziąć to jedzenie, tylko weź te gady ode mnie. Młotki postać się nie nadaje. Dobra, wzięłam już sobie sama. Ale wiele mi to z psychozą nie pomogło. Młotka postawiła balon. Tylko tyle umiem. Ja mam misia teraz, o. To przytulak? Kurde. Tak, mój przytulak. O, a czemu on chodzi? Ma nóżki. Bardzo logiczne. Faktycznie. Ała, nie. Łapa. Czy to mnie bije? Na mnie nie działa. Nie, ja nie chcę, żeby mnie biło. Ej, może młotka nie złapy? No właśnie nie mogłam. Na mnie nie zareagowała. Bo ty jesteś włochata. Ja mam 8 HP, cokolwiek zrobię, to nie będzie dobre. Ja wiem, co ty insynuujesz. Cicho, idę spróbować. No, o, działa. Ty dalej masz haluny, które ci biją? Ja? Tak. Tak. Udało się. Znaczy się, że... Na razie gryzają mojego misiaczka. Zawsze coś. Jakby to nie brzmiało. Co się stało z naszym namiotem?
nie żyje, to czy młotka? Młotka, w nim spałeś, popsuł. Aha, okej. Okay. Miałam za duży tyłek, przykro mi. Szukam gdzieś pajęcy, ale... A przecież jesteś lamą, a nie kleszczem, to co z twoim tyłkiem? Jestem no spasioną lamą. A, bo ona ma za długą szyję, wiesz? I to też ma znaczenie. Ale mogę nowić z balona. I popsułaś go. Ała, ała, nie gryź. Młodza, postaw mi nowego balona. Nie wiem, Kina, czy to jest dobry moment na stawianie balonów, ale proszę bardzo. Czy moje balony przypadkiem nie podnoszą psychy jakoś, czy nie odganiają tych koszmarów? To natwórz ich więcej. No właśnie takie mam wrażenie, że... Łapka. Że te koszmary nie za bardzo. A może ja sobie stanę przy tym baloniku? Nie mogę nowić z Madzimisa. No ja już mam, ja nie mam w ogóle psychiki, to wiecie. Dobra. Nie, pajączego nawet nie chcemy pająka. No, nie psuj! Nie chcę pająka! Lodówki też nie mamy, tak? Czego nie mamy? Lodówki. Nic nie, lodówka mamy. Się popsuła. Żarcie. Ale tutaj w skrzynki już jako tako poogarniałam te niektóre pierdoły. Ha. Magda, zdradził ci misio. Teraz go mogę nawiedzić. Ale patrz, jakie ładne kuchełko z niego. Weź go trochę przesuń, bo zegarem stoi, go tak nie widać. O! Jaki ładny. Ja go mogę podnieść? O, ja go mogę i mam tylko jego główkę z 1%. Ojej, dziękuję. Proszę, obawiam się, że nikogo więcej nie dam rady wstrzesić. Przynajmniej do czasu, aż odbudujemy namiot, albo chociaż... Czy ktoś ma cylinder drugi? Gdzieś tam leżał chyba jeszcze. Nie, ja nie mam. Aniu, weź sobie swój kwiatuszek, tutaj leży. A bo tam są jeszcze zwłoki, to muszę gdzie? Na poczekać. O tu przy mnie, o tu leży, o tu, o tu. Ała, ała, nie gryź. A tam jest ciemno. O, dobra, wciskaj widzę, dzięki. Wciskaj spadki do ognicha. Trzeba było poczekać, co mu ci przyświeciło. No, dobra, też. Jakieś żarcie by trzeba było załatwić. Ja dałam młodcy 11 mięska. Moje rzeczy rozkradły. Nie, w sumie trochę... O, dałam no, mój fleszak na żarcie. Dziękuję. Odżyłam trochę. To przez to, że się jako bober wskrzesiłam. A kto ci kazał być dalej boberem? Masz młodzie kwiatuszki. Dziękuję ślicznie. Najpiękniejsze kwiatki. Czoło? Słucham. Zazdrośnicą. Czemu dasz mojej żonie kwiatki? Bo ty jesteś martwa? I co? I myślisz, że jak ja jestem martwa od 5 minut, to już sobie możesz wyrywać? Nie wyrywam, daję kwiatki. No! Całkiem przypadkowo daję kwiatki. Jaka zazdrosna. Przepraszam, młodzież, zawsze, nie tak. Będę. Widzisz, jak to się kończy, to ale ja się na ciebie nie gniewam! Ty nie, ale... Młodka, ty jesteś waleczna, ubij to, co tu łazi za mną. A, ja jestem waleczna, ja mam 17 HP. Chciałam sobie zrobić włócznie, ale gdzie łazi? Ja 38 mózgu nie mam, wiesz? Gdzie łazi? Nie, Hełu, ja ci dam twoją włócznię i dam ci tutaj hełmik i będziesz to zabijać, bo ty najlepiej ze wszystkich walczysz. Co prawda to jest malutko, ale zawsze coś. Już się zabieram do roboty. Proszę, lej to dziadostwo. Które dziadostwo mam lać? To co łazi za Magdą? Za Magdą. Tam lezie tam jedno takie. Ale ja tego nie mogę zaatakować. Aha. A dobra, czekaj, stosunkowało się już, dobra. Już jest spokój z nim. Potrzebuję któraś wianek, bo mogę zrobić. Nie mam kapelutek. A nie, brakuje mi dwóch kwiatków. A gdzieś tu leżały. Zostaw mi odzik. Nie, to są brzydkie. Ale patrzcie, ile teraz ładnych kruków tutaj mamy. Na psychę. Teło, a może skoczysz pająki bić, bo potrzebujemy pajęczyny, dildosów i mięska w sumie. Lecam. W skrzynce nie ma pajęczyny? Nie mogłam znaleźć. To czekaj, Teo, pójdę z tobą. No, jakby tak ktoś coś do jedzonka zrobił, byłoby super. Przeżarła wszystko, żeby was ratować. Przepraszam, podzieliłam się jednym z Magdą, jednym z niezapominajką. Ale to mało. Czy wy to słyszycie? Tak, słyszę to. No, moja postać. No ja sobie zostaję przy ognisku, bo mi tutaj ciepło, dobrze i psychika mi rośnie. Ciemno się robi. To jest jeszcze trupem. Ja. Kina. Znowu dostałam drgawek. Ja zawsze przy pająkach dostaję drgawek. Epilepsja? No. Tak pająki Jezu, psy słyszę. Nie, no.
Magda się obudziła. No Kina już mówiła wcześniej. No dobra, tylko Kina polazła nie wiadomo gdzie, a ja przy ognisku sobie ciągle stoję, nie? No bo przecież ja latałam tutaj. A ja ciebie nie widzę. Że znajdę gdzieś bardzo szybko linę. Czy... Nie znajdziesz, nawet trawki nie mam. Ja mam dwie liny. Mogą trafić się teraz te handy takie podpalające? Młocia, ja mam dwie liny, chcesz? Chciałam sobie zrobić zbroję jakąś, bo mogę tego nie przetrwać. No to czekaj. No to ja nie mam. Żeby ci użyczyć. Będę dobrym duchem. A ja chodzę i zbieram kupy. Ojej. Jest. Co se zrobiłam? O, ale mogę je nawiedzać. No to nawiedzaj. Nie wiem, postawię im balona. Chyba zmieniłam zwykłego handla podpalającego. A, super. Dziękuję ci za to, Kina. Super. Ale nie wiem, nie jestem pewna. Ała. No przynajmniej nie będzie na nic. Możesz ich nie przerabiać. No już ich nie przerabiać. O Boże, wszystko spłonie. I to nie będzie, że to ja podpaliłam. No. Nie możemy tego. Ej, to nie jest moja bitwa. Tak! Ja się mówię, chodź tu, nie uciekaj! To nawiedzaj, no to nawiedzaj! Mi pies ucieka! Nie da się, da się ten. Czekajcie, dawaj włócznie. Miałeś sobie krzyż. O Boże! Wszystko nam spłonie! Najgorsze w tym wszystkim jest to, że oni to wszystkie co na mnie! To była nasza życiowa szansa. Przecież nic nie mówimy. To co mnie popycha? Ej, nawet zbroja mi się zepsuła już. Bo teraz ja jestem martwa, no. Zazdrosna byłaś o kwiatki, to masz. Kina, ale plecak mi mój swajczyłaś. Ja ci swajczyłam? To trzeba tak, go bo był tu na górze. Madzia, przecież to Kina nie nawet nie ma rączek. Nie ma. Nikt wam nie kazał tego płonącego bić. Młotka, nie kiśnij. Oddychaj, oddychaj. Skarpie, to chyba najlepszy odcinek. Gdzie masz inhalator? Zapodaj sobie inhalator, już, kochanie, już. Biedna. Inhalator, wykończył już. Ja chyba pierwszy raz słyszę młotkę tak śmiejącą się na nie. No, ja już nie pierwszy. Obejrzyj sobie mój ostatni odcinek na kanale z Lefta, z młotką. Ty tam dopiero zobaczysz, no, co się działo. Młotka, bo ja się przez ciebie zaczęłam, a nie wiem, gdzie mój. Kochane oraz widzowie Magdy, zwłaszcza ci najmłodsi, przepraszam was z góry, ale chciałam powiedzieć, że oficjalnie przejebałyśmy. I to nie pierwszy raz. Młotka spłonie. Życie. Kina, a ty już tu o płonięciu nic nie mów. Czekaj, bo ja ledwo oddycham, a nie wziąłem inhalator. Wytrzymaj jeszcze 7 minut, a aż odcinek skończymy, co? Śpiący królik. Może jak on świszczy. Królikowi łapa spaliła gdzieś się dziurka, więc go zabiję. Cierpię. Au, nie, nie gryź mnie, nie gryź mnie. Łapa się. Gdzie jest moja... Aha, moja zapalniczka pewnie była w moim plecaku, który spłonął. Sykre. Założę sobie tam, może mi będzie lepiej. Postawię ci balonika, Madziu. O, postaw mi. No. Czekaj, zaraz tu będzie moje truchło, bo tak poniekąd zostało mi znowu 6 zdrowia. To mi tak zaczepisz na moim grobie, co? Dobrze. Normalnie ludzie stawiają młotka balony. Możemy jeszcze popsuć jako duchy? Ja chcę coś popsuć. Myślę, że Kina zepsuła za wszystkich. No ej, to nie była moja wina! Nie wiem, czy to jeszcze działa, ale jak kiedyś nawiedzaliśmy skrzynki jako duchy, to się podpaliły za którymś razem. Czekaj. Tak, jak nawiedzisz kwiatki, to się no, zamienią w złe kwiatki. Nie ma skrzynek. A to tak. A gdzieś... Aha, dobra, spłynęły. Ej, no, to nie, tak jakby. I po co ja je robiłam na nowo? No. Nie, ja nie chcę zostać sama. Młotka, masz 6 minut, żeby zdedzić i w kolejnym odcinku zaczynamy nową mapę. Ale ja jeszcze też żyję, jakby to. Ale ty solidarnie umrzesz z wrażenia, no. Aniu, ogarniemy temat. Zobaczysz. Tak? Umierania oczywiście. Ogarniemy jak nikt. Myślę, że tu już nie ma nawet co ratować. Będziemy dzielne. Ja jestem pesymistką, młotka. A ja realistką. Przynajmniej będziesz wesołą pesymistką. Damy radę.
Tylko muszę postawić baloniki, zabić kilka pająków, polecić się. Ja dam radę, zobaczycie, ja dam radę. Kto da radę, jak nie ja? Długa ta lista? Patrz, jak to się robi u nas na dzielni. Biją! Dokładnie. Biją! Legia Warszawa! To najlepszy klub. Ta. To by było na tyle. No nie wierzę, że solidarnie. No. Młotka, ty możesz na mnie poczekać, ja tak gonię za tobą. O, jest. Młotka, ty, ale możesz... to jest... Czekaj, ja go nawiedzę, ja go nawiedzę. Tylko dwa, trzy to jest. Czy ty możesz... No, dzięki! Proszę. Młotka, możesz zdać właśnie za stół dusza, jak nie za zjumącę inhalatora? Ja już jestem na dobrej drodze, żeby umrzeć, tylko pozbieram jajka, żeby mieć co jeść. Może mi polecą trochę. Oczywiście. Prosto od pingwinów, ale tam już pingwinów nie było, bo spłonęły chyba, nie? Nie no, jedno cyklop rozwalił chyba. Cicho, spłonęły. Dobrze, spłonęły. Tak, zrzucaj to na mnie, chodząca cholero. Wszystko spłonęło, bo kinaczewa. Dobrze, to się na kanapie. Są trochę zgniłe, ale to nie szkodzi. Nie takie rzeczy się jadło. To możemy nawiedzić młotkę? Nie. No właśnie, próbuję ją dowiedzieć i nic z tego nie wychodzi. Trochę się obawiam, jak ona twierdzi, że nie takie rzeczy jadła, ją całowałam. Mi teraz dziwnie w usta. Ach, moja droga, gdybyś ty wiedziała, co ja miewałam. Nie! Czekaj, młotka, ja muszę jeszcze raz nawiedzić. Ale ty nie nawiedzaj tego, bo znowu wyjdą do mnie. No a co mają? Witać się z tobą, czy co? Ale chciałam takie zwykłe. No to masz będzie zaraz. A nie te żółte od razu, o nie. Zryłam ja się z tymi balonami. O, potrójny kokon. O. O. I ty chciałam, chodźcie tutaj. Chodźcie. Nie w Chestera. Nie we mnie. O, wszystko źle. Popsułam balonik. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. One mi pomagały! Dobra, jest dildo. Teraz się poleczę tym dildem. Martwi mnie to, że nasze postacie robią o. Nie wróży to najlepiej mojej młoci. Skarby, no zapadaj z tego dildoska. Już, już, już. Jest dobrze, słuchajcie, tu są jeszcze... Nie, deszcz ma... No co? Jezu. No właśnie, jeszcze tego dzisiaj nie było. To jest jakaś apokalipsa w tym odcinku. Ej, byście się rozbiły w najgorszym możliwym miejscu na mapie. Jeszcze co mogę chciał obok ucho smoka trzasnąć ten obóz. Dlaczego nie? Ale latał tu jakiś przed chwilą. Ale Kina, ty i tak wiesz, że to wszystko twoja wina, prawda? Właśnie. Moja wina, dobrze. Nie, to jest ten zły pająk, nie! O, gdzie? O, jest. Jak ją fajnie wszystko goni, i pająki, i schizy. Gdzie jest zły pająk? Tam poszedł. Lata tu. Bo ja chciałam tego pająka takiego lamusowego skrzywdzić. Ale dlaczego? Żeby dildos mi z niego wypadł. O, jest ani kwiatek, ale czekajcie, tu jest jeszcze jakiś dildos. Jest dobrze. Tu się jakaś zbroja też walała jedna. Młotka, informuję cię, że czy umrzesz, czy nie, to i tak w kolejnym odcinku zaczynamy nową mapę. Ja wiem, tylko ile tu jeszcze musiałam ciągnąć? Chodź, młocia, bić się. Została ci minuta ciągnięcia, wiesz? One czekają na ciebie. To źle brzmi. Dawaj, skarby, pociągnij. Idę ciągnąć. Idź, złap pająka za nóżkę. Ja bym się śmiał, jakby i tak nagle pajęcza matka wylazła, nie? Właśnie, no, tego jeszcze nie było. Młotka, postaraj się. Ja nigdy tego nie widziałam nawet. Ja też nie, chodźcie ponawiedzać kokon. Ja nie wiem, da się. Ja to tak chyba nie działa. To są te złe, żółte pająki, ja chcę te czarne. Młotka, wszystko jedno, od czego zdedzisz. Nie, 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 czarne są lepsze, ma rację. No ciągnij, kochanie, no. No ciągnę, ciągnę. Dobra. Na pochybę! Pamiętaj, kulegi, kufelegi. Pięknie. To było mega.
Tak, i tak oto się kończy nasze życie na drugiej mapie, a w kolejnym odcinku zaczynamy trzecią, bo jak wiecie, seria ma trwać 30 odcinków. Czyli tak. Jeszcze przed nami? 12. 15 na pewno. Jest szansa, że wylecę. Hina będzie prezesem teraz, Motka jej przy dupasa. Ale nie, nie wylecę? A my będziemy robolami. Po co ja spaliłam to? Ja tu wszystkich posuwam. Okej. Okay. Tylko Młotka mi uciekła. Młocia? Młotka? Dzień? Dobra, mamy jakąś chcicę dzisiaj. Odcinek. Tak więc dzięki wam wszystkim za obejrzenie go. Była ze mną Ania. Byłam. Młotka. Wygrałam. Ola. Byłam. Kina. Kim jest Ola? Jak zwykle. No i byłam sobie ja. Dzięki serdeczne. No i pa, pa. Pa! Pa! Pa!